Cześć, witajcie. Dzisiaj gość specjalny. Za chwileczkę dowiecie się, kto to jest. My tymczasem z pięknego miejsca dzisiaj będziemy wam nagrywać, więc zapraszamy serdecznie. O czym będziemy gadać? O emocjach. O misyjności każdego z nas. O pieniądzach, o Davidzie Hawkinsie. Tak, o fajnej książce, o zdrowiu. Tak, o zdrowiu na każdym poziomie. I o czym jeszcze? No chyba to w sumie... O tobie. O, właśnie, dużo. Uwaga, o Moni, o mnie. Ostrzegam. Tych, którzy się wkurzają, jak dużo gadam, to dzisiaj nie dość, że będę gadał, chociaż nie było na pół na pół, to jeszcze nasz gość będzie gadał o mnie. Więc przygotujcie się, to będzie jazda bez trzymanki. Zapraszamy. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Moni Estacja. Dziś mamy wyjątkowego gościa, Aję Iskrę, ekspertkę w dziedzinie naturoterapii, propagatorkę zdrowego stylu życia i autorkę książki Za 100 uderzeń serca, jeśli to możliwe, zawróć. Aja to prawdziwa mistrzyni w łączeniu zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego, która od lat dzieli się swoją wiedzą na temat naturalnych metod leczenia oraz wsłuchiwania się w potrzeby naszego ciała. Jej podejście holistyczne pomaga zrozumieć, jak ważna jest równowaga między ciałem a umysłem, a także jak dbać o siebie w zgodzie z naturą. Nie przegapcie tej fascynującej rozmowy z Ają Iskrą, pełnej inspiracji i praktycznych wskazówek. Witamy w kolejnym niezwykłym odcinku podcastu Moni Estacja. Niezwykłym z kilku względów. Po pierwsze, mam wspaniałego gościa. Zaraz powiem, kto to jest i powiem coś więcej. Po drugie, dlaczego niezwykły? No bo nie ma Moni. Nie ma Moni. Ale to tak się złożyło, że ja jestem tutaj w miejscu, gdzie Monia nie mogła przyjechać razem ze mną, nie mogliśmy być tu razem. Miejsce jest wspaniałe, jak sami widzicie, też z pewnej okazji, ale o tym dowiecie się z innego odcinka. Tak więc mamy trzy wyjątkowe sytuacje, co nie umniejsza temu spotkaniu, a to spotkanie jest z Ają Iskrą. Drodzy Państwo, brawo i dziękuję bardzo, że zgodziłaś się na rozmowę. Dziękuję za zaproszenie, Paweł. Domniemam, że to nie jest Twoje prawdziwe imię i nazwisko. Imię prawdziwe. Tak? Takie masz w dowodzie? Nie w dowodzie, to jest skrót od imienia, od pewnego imienia, które nadano mi, ale moja siostra nie potrafiła tego wymówić, jak się urodziła. I została Aja, i całe życie Aja. Mhm. Więc Aja. Iskra to pseudonim, który wymyśliłam, nie tyle wymyśliłam, przetestowałam ze stwórcą, czy będzie wspierany, dlatego że każdy z nas jest iskrą. I ja w swojej książce na końcu dokładnie wytłumaczyłam, dlaczego każdy z nas jest iskrą. Jak testowałaś to jeszcze zanim? To fajne historie. Testowałam, dlatego że ja jestem dosyć mocno zawieszona na stwórcy. Tak więc... jak pijany na trzeźwym? Tak, po imprezie? Na słupie, tak. Mocno się trzymam podłogi. Okay. Wiesz co, testowałam to w ten sposób. Będziecie się nawet śmiali, bo wyglądało to tak, że przykładowo jestem gdzieś na mieście i nagle jakiś sklep ma 25-lecie. Mhm. I można wrzucać swoje imię i nazwisko, wylosować coś. I ja wtedy wpisywałam Aja Iskra i wrzucałam. I jak dochodziło do losowania, to się zastanawiałam, będę wylosowana czy nie. I zawsze zostawałam wylosowana i nawet nie mogłam odebrać nagrody, bo nie mam takiego dowodu. O, nawet mówiłam, to jest mój pseudonim literacki. I mogę pokazać książkę, no ale już się nie bawiłam, jak ktoś mi powiedział, no ale tu jest dla Pani nagroda, nie może Pani odebrać. Ja mówię, nie szkodzi, ja tylko testowałam. Dobra, a może przemyśl to, bo jakbyś jednak wyrobiła sobie dowód na Aja Iskra, to mogłabyś, dziewczyno, żyć z tych wszystkich konkursów i loterii, gdzie nie musiałabyś nic innego robić. No właśnie, tak to jest. Znaczy, wiesz co, ja tego nie będę zrobić, bo ja to w mojej tożsamości jest już zapisane. Okay. I ja nie muszę tego na papierze robić, bo ja też, dlaczego zmieniłam, bo ja nie jestem już tamtą osobą, którą byłam. Nigdy nie będę już, nie ma powrotu. Drodzy Państwo, jeżeli ktoś nie zna w środowisku i w towarzystwie osób, które nas oglądają lub słuchają,
jestem przekonany, że spora część wie, kim jesteś i wie, co robisz, czym się zajmujesz, ale dla tych naszych widzów, którzy no pierwszy raz mówią, a ja Iskra, to brzmi duch, to musi być ktoś ważny, nie? To musi być ktoś ważny, więc Aja, ty po pierwsze jesteś autorką książki, pisarką, po drugie prowadzisz kanał, prowadzisz warsztaty, organizujesz festiwal. Co jeszcze? Projekty społeczne. Projekty społeczne. Tak, ogólnie skupiam się na tym, co by tu można zrobić, żeby ulżyć ludzkości. Mm-hmm. Jakoś tak, no takie mam wpisaną tak, swoje zadanie tutaj na ziemi. Dobrze, ale dobra, czyli zakładasz, że jednak... zakładasz, że ci ludzie sami do ciebie przychodzą, którzy potrzebują tej ulgi, czy ty ich po prostu czujesz? Wiesz co, ja podobnie jak ty mam w profilu human designowym piątkę. Mhm. To oznacza, że my wystarczymy, że zrobimy podcast i ktoś usłyszy jedno zdanie i mu to otworzy. Nawet nie musi do nas przychodzić. Mhm. My, powiedziałabym, mamy większy wpływ na tych, których nie znamy, niż na tych, których znamy. Słusznie. I to jest... To jest trochę poczucie misji, bo my wiesz, cały czas z Monią mówimy o tym, że my nie jesteśmy żadnymi nauczycielami, nie jesteśmy mentorami, że my nie mówimy ludziom, jak mają żyć, my tylko dzielimy się naszą drogą. Dokładnie. Ale jednak tam poczucie misji jest, bo chcemy dzielić się, bo wiemy, że ta nasza droga i opowiadanie o tej naszej drodze, no właśnie, komuś może w czymkolwiek pomóc, wiesz, i tak dalej. Ale dobra, bo chciałbym się skupić na tobie, bo znowu będą w komentarzach pierdzielić, że Paweł tobie gada. Więc już wiecie, kim jest Aja Iskra. Do tych wszystkich wątków wrócimy w drugiej części rozmowy, bo ja mam wiele pytań odnośnie festiwalu, odnośnie twojej książki, którą de facto mam. Ale najpierw chciałbym z tobą porozmawiać o emocjach. Bo to jest coś, z czym najtrudniej, nawet wszyscy ci, którzy są już na drodze, wiesz, rozwoju duchowego, tak zwani przebudzeni, bardziej lub mniej, to są te takie że tak powiem, które nas, wiesz... No, wywalają korki, tak. Tak, albo spadamy z kolei w dół, gdzieś tam, wiesz, i tak dalej. I mówimy z kolei, z drugiej strony, że my sami to na siebie ściągamy, czasami, a czasami to działa na zasadzie wahadła, czyli to są takie próby, testy, czyli jak dostaniemy pierdziol, że tak powiem, to wtedy to jest taki test dla nas, jak my się sobie z tym poradzimy, jak się zachowamy. Więc jaką ty masz koncepcję na to, powiedz mi? I rozwiń wątek, bardzo cię proszę. Ja się już zamykam i słucham. Nie musisz się, Paweł, zamykać. Ty i tak się nie zamkniesz, bo ty masz ascendental, ty masz strzelca, ty masz podbijane wszystkie te swoje bliźniaka, masz wszystko w sobie, ale do tego dojdziemy. A czyli no to, że mam bliźniaka, powiem ci, to jest wysoce prawdopodobne. Nie myślcie po pozorach. Tak, tutaj akurat ty masz mówić, bo ty masz robić karierę nawet w komunikacji, więc nic dziwnego, możesz mi przerywać i ja się w ogóle nie stresuję. A dlaczego się nie stresuję? Dlatego... A mogę ci przerwać? Oczywiście, Paweł, ja jestem tak przyzwyczajona. Nie, no to właśnie ci przerwałem po to, że dlatego, że mówiłaś, że mogę, ale dobra. Spoko, dobra, naprawdę. A o czym mówiłaś? Możesz. Ale o czym to żeście mówili? O emocjach. No, dlaczego ktoś mi przerywając nie wywoła we mnie żadnej reakcji? Nie wywoła we mnie reakcji z lekceważenia, bycia nieważnym, albo że mówię nie w ten sposób. Dlaczego? Dlatego, że ja już sobie poradziłam z emocjami negatywnymi. To zaznaczam, dlatego że ludzie myślą, że nie mam żadnych emocji. Oczywiście, że mam. Jesteś zimny jak lód, jak Elza z Krainy Lodu. Tak, jeżeli chodzi o negatywne emocje, to po prostu spływają po mnie. Pozytywne podbijam sama. I teraz jest taka metoda, którą ja zastosowałam, a uwierzcie mi, 20 lat próbowałam swoje emocje mieć pod kontrolą za pomocą umysłu, za pomocą technik umysłowych. I kurczę, 20 lat i to było tylko czasowe i nigdy nie trwało dłużej. Czasami trwało 2 miesiące, takie wyciszenie, takie fajne, wiesz, taka błogość, radość i takie jakaś do przodu, hej, do przodu. Ale to zawsze wracały te szarpaniny emocjonalne i to mnie wkurzało dosyć mocno, bo ja jestem, mam pioła na punkcie efektywności, że coś musi być raz rozwiązane, raz na zawsze. I w pewnym momencie wydarzenia, kopniaczki życiowe zmusiły mnie do tego, żebym usiadła do tematu. I zajęła się emocjami swoimi. I zrobiłam to na podstawie Hawkinsa, którego zmodyfikowałam i rozwiązałam ten problem
w większości dziedzin raz na zawsze, czego moi bliscy są dowodem, że nic mnie nie rusza, jeżeli chodzi o takie negatywne rzeczy. Ostatnio, jak mam sobie przypomnieć, co mnie ostatnio ruszyło, to wiecie co, nie uwierzycie. I tutaj moi bliscy są świadkiem. Nic to nawet mnie dotyczy. Wkurzyłam się tak bardzo, że osoby, które przybywają z miasta, chcą reguły miastowe wprowadzać na wsi. Tak, że krowy ryczą, a rano nie można spać. Tak, że nie można tego, nie można tamtego. I to mnie strasznie wkurzyło. Tak, wkurzyło, bo pieski, które są naprawdę cudne, życzliwe i maleńkie, musiały zostać zamknięte tylko dlatego, że miastowi się budują akurat i oni nie chcą, żeby psy luzem biegały na wiosce, gdzie to jest, gdzie to naprawdę u nas są takie gospodarstwa, że tam wszystko, koegzystencja gęsi z kotami, z pieskami, wszystko, po prostu są takie gospodarstwa jeszcze takie sielankowe. Ja się, można powiedzieć, prawie wychowałem na takim gospodarstwie, no. Więc wiem, o czym mówisz. I te psy, ile psów mój wujek, dziadek mieli z takich psów, które przyszły. Wiesz, przybłędy. Tak, tak. I one gdzieś chodziły i dałeś mu jeść i on zostawał i potem był twoim kumplem, wiesz, no, przez dokładnie. wiele lat, nie? I teraz zobacz, potrafiło mnie wyprowadzić to, bo akurat te pieski, które zostały zamknięte, to ja znałam i naprawdę cudne, cudne, życzliwe, jedne z najfajniejszych piesków, które ja w życiu znałam. Ale gdzie jest? W domu? Na wiosce naszej. Znaczy, dobra, okej, ale były pieski i co? I wyjapali je hycle, czy kazali ludziom? Nie hycle. Ludzie kazali, ludzie że w domach biegający, tak, że mają siedzieć na łańcuchach. Aha. Że mają siedzieć na łańcuchach, pieski, które nikomu nie wadziły ani nic. I wiesz, i to jest... Mnie zdenerwowało to, że ktoś potrafi mieć w sobie tyle lęku, na przykład taki biegacz, tak? Potrafi mieć w sobie tyle lęku, że taki maleńki piesek potrafi dać mu taki dyskomfort w czasie biegu, a ten piesek po prostu biegał z tym kimś, bo taki społeczny, tak? Potrafi mu dać tyle dyskomfortu, że on idzie do właściciela i każe mu na łańcuchu takie maleńkie pieski zamykać. Bo ja rozumiem, ja sama mam dużego psa, więc on jest za ogrodzeniem i to rozumiem, że dużych psów to można się bać. Ale takie maleństwa i takie fajne. I to mnie wyprowadziło z równowagi. Nawet nic, co mnie dotyczyło bezpośrednio. To się tak mówisz, scyzoryk się otwiera w kieszeni, nie? Ale a ja, słuchaj. Ale kurde, jakie to jest marnotrawstwo dla tych biegaczy. Bo mi się wydawało zawsze, że jak biegasz, może inaczej powiem, ja wiem, że nie wyglądam, ale ja mam na koncie kilka półmaratonów jeszcze parę lat temu, więc byłem bardzo zafiksowany na bieganie, więc mówię do tych biegaczy, od tych piesków, ludzie, ogarnijcie się w końcu, przecież ten pies pomoże wam w treningu, jak będziecie przed nim to będziecie szybciej biegać, no. No tak, coś w tym jest. Tak. No. No po prostu weźcie się w końcu, obudźcie. A wydawałoby się, że jak biegają, się dotlenią, że są intelektualnie bardziej, wiesz, rozwinięci. Gówno prawda na to wychodzi. Zobacz, ja teraz pokazałem, ja się już zdenerwowałem, nie? Już cię szarpnęło coś. No właśnie, i jak sobie z tym radzić, z tą sytuacją? Tak, i teraz Hawkins wymyślił bardzo fajną metodę, którą ja troszeczkę zmodyfikowałam i zaczęłam się bawić w emocjonalnego detektywa. Brzmi dobrze. Tak, bo chodzi o to, brzmi dobrze dla ciebie, bo ty w Human Design masz profil 5.1, co oznacza generał detektyw. I dlatego ty zbierasz informacje i zasysasz jak odkurzacz informacyjny i po prostu masz to podświadomie na dodatek. Że ale z tym generałem to też dobry temat. Tak. No, Monia się uśmieje, bo ja się czasami zapominam. Wiesz, bo ja zanim się z Monią związałem, no to... No, takie frywolne życie trochę prowadziłem. Nieważne. Frywolne, bo ma ascendent w skorpionie. Czy miałem też inne fajne związki wcześniej i tak dalej, żeby tam nie pomówić źle o nikim. Tak, tak. Ale chodzi mi o to, że ja się zapominam czasami i zwracam się do Moni, że tak ma być. Albo że jakby mówię jej, jaka jest moja wola i czego od niej oczekuję, a nie pytam jej o zdanie,
albo w ogóle nie buduję zdania w formie pytania. Tylko, że już podjąłeś decyzję. Tak, albo no to zrób to i tamto, nie? Jakbym wydawał rozkaz. Tak, kochanie, bo to wszystko się wyjaśniło już teraz i ja, wszystko. No trudno, ja z tym już nic nie zrobię. Już tak mam. Monia, zrobimy, a on może zrobić. Ważne, że sobie to uświadamia, bo to jest ważne dla Moni też i dla widzów, że ty masz w sobie tego generała. I tak jak John Veto też jest 5-1. Co ty gadasz? Tak, czyli generała macie świadomego generała, ale podświadomego macie detektywa. Czyli to, co każe wam zbierać te informacje i szukać i drążyć. I to jest podświadome. Ale ludzie was widzą jako generałów. Czy tak. Więc takie coś jest. I teraz zobacz, wracając do emocji, wiesz, kiedy nam emocje wywalają? Wtedy, kiedy my nie idziemy swoją drogą też. Dlatego, że na czym polegają media społecznościowe? Na porównywaniu się, na chwaleniu się, porównywaniu się. A gdyby każdy z nas znał swoją unikalną drogę, to w ogóle by go nie obchodziło, co tam Tadek, Franek i w ogóle robią, gdzie są, jakie zdjęcia sobie porobili, tylko my idziemy swoim przeznaczeniem. I to uwalnia wtedy od w ogóle oglądania się na innych, od porównywania się, od lęku, że ma się gorsze życie, albo od żalu, że życie nie wygląda tak jak innych, albo od smutku, albo od złości, że się nie udało coś. I to jest naprawdę, to jest tak uwalniające. Więc dlatego ten temat emocji, to trzeba na niego spojrzeć głębiej, bo to, co nas szarpie i co jakiś czas szarpie nas ta sama emocja. Inna osoba nas może wywołać tą samą emocję, ale to jest ta sama emocja. I to, co powiedziałeś na początku, że te kopniaki pojawiają się w naszym życiu, ale wiesz, co ja zauważyłam? Że pojawiają się do momentu, aż my nie zauważymy, że w ogóle taka emocja do nas przyszła. Dwa, nie wykształcimy nowej reakcji na tą samą emocję i mocna, to musi być mocna. I będziemy mieć takie teściki, czyli kolejna osoba na przykład da ci poczucie zlekceważenia, na przykład pani w warzywniaku albo coś, żeby zobaczyć, czy twoja nowa reakcja jest już umocniona. I po to ta cała zabawa z emocjami, żebyśmy po prostu pozbyli się tych negatywnych, bo my jesteśmy tak naprawdę wewnątrz radością, błogością, kreacją. Uwierz mi, jak ja sobie zrobiłam ten proces, a ja dopiero od 4 lat jestem sobą, zniknęły negatywne myśli w ogóle. Wiesz czemu? Dlatego Hawkins powiedział fajną rzecz. Jedna negatywna emocja, jedno poczucie smutku, wyzwala tysiące myśli. I teraz nakręca twój umysł te myśli i wywołuje jeszcze więcej smutku, albo do tego smutku jeszcze żal, albo jeszcze złość. I po prostu to jest niekończąca się szarpanina myśli, tak naprawdę jak te małpy. To często jest to porównywane. I teraz, czego ja doświadczyłam i doświadczyło wiele osób, jak zlikwidujesz emocje, to nagle ci pustoszeje głowa. I to w dobrym tego słowa znaczeniu. Ja miałam pustą głowę przez kilka dni, całkowicie pustą. Oprócz tego, to dzisiaj jajka sobie zrobię, czy kalafiora? Słuchaj, czy w takim razie, czy możemy postawić znak równości między pustą głową, a harmonią i taką wewnętrzną harmonią? Bardzo dobre pytanie. Tak, wiesz czemu? Dlatego, że przy braku myśli o twoich negatywnych emocjach, wiesz, co się wlewa? Automatycznie się wlewa radość. Nie to, że tak, wiesz, tak bardzo euforia, ale taka spokojna radość. U niektórych spokój i kreacja, pomysły. Wpadają ci genialne pomysły do głowy, bo tam nie ma już tej szarpaniny. A on to powiedział, a dlaczego? A czy ja jestem dla niego ważna? A czy on mnie słucha? A czy jestem generałem? I wiesz. Tego typu rzeczy. Ale to jeszcze jest inna kwestia. To jest, dawaj! Wiesz, bo to zmienia w ogóle całe znaczenie takiego zwrotu, jak się mówi, że ty zobacz, on to ma pusto w głowie, nie? Czy ona ma pusto w głowie. Czyli mówiąc tak na kogoś, mówisz, ale ktoś jest pełen harmonii. Dokładnie. Jak ktoś ma w sobie spokój. Dokładnie. Zamiast pusto stan. Do mnie tak cały czas mówił nauczyciel z fizyki w podstawówce, że syst, masz pusto w głowie, więc teraz to mogę tak sobie przetłumaczyć. Oczywiście, komplementy. Że tak, syst, jesteś pełen harmonii i spokoju. Tak, harmonii, spokoju i pełnych dobrych pomysłów. Tak. Okej, ale to jest w ogóle ciekawe, że mówisz o Hawkinsie, bo ja byłem najpierw sceptykiem,
Później nastawiłem się na tym, że będę wszystkich tych ludzi, którzy się interesują rozwojem, będę ich naciągał na hajs, bo będę im, że coś wymyślę, będę im wciskał jakieś, wiesz, kamyczki, przysłowiowe kamyczki i tak dalej. A przebudziłem się, zaraz tu będą krzyczeć, jaki tam jesteś przebudzony, w sensie takim, że wiesz, że jakby intencja mi się zmieniła. O, tak, właśnie, tak, o to chodzi. Tak, to bardzo. Właśnie poprzez Hawkinsa, bo książka Przywracanie zdrowia, to mnie, to wywróciło mnie całkowicie, da, wiesz, z powrotem, jakbym wiesz, się rozwalił i z powrotem złożył, nie? No, dokładnie tak, więc tam przywartościowało się w życiu moim wszystko, nie? Do tego jeszcze Monia, bo ja tak o niej wspominam, bo jej tu nie ma, chcę, żeby... Tak, jest żeby z nami, widzowie, tak naprawdę tak. Monia jesteś. Tak. No właśnie, Hawkins jest ważny, więc to jest ciekawe z tymi emocjami. U nas w domu była, rodzinnym domu była metoda, którą mama stosowała, jak ją wkurwialiśmy, liczyła do 10. Okej, okay, dobra. No, nie? To i też czasami już robiła to na głos, żebyśmy wiedzieli, że jest wkurzona, a czasami widziałem, że robi to po cichu, tak wewnątrz siebie, nie? Więc konkretne moje pytanie jest takie, że masz tą sytuację nawet z tym pieskiem, tak, i tak dalej. Mówimy tu raz o znaczeniu, o tym, co to powoduje i tak dalej. Ale co się dzieje w twojej głowie wtedy? Jak sobie radzisz, dobra, z tym, żeby wiesz, żeby nie pocisnąć, nie? Dobra, więc obojętnie jaka sytuacja, to ludzie widzą na pierwszy rzut oka tylko pierwszą emocję, na przykład złość. Złość i to takie, wiesz, wkurzenie, ale tak na maksa. I widzą pierwszą reakcję i myślą, że to jest jedyna. A okazuje się, że tak naprawdę nasza emocja składa się z węzła emocji. I teraz techniki, które prowadzą do tego, żeby wyciągać jedną emocję i sobie radzić tylko ze złością, to nie są efektywne aż tak bardzo, dlatego że ty ten węzeł zaciskasz. Ja też, uwierzcie mi, ja brałam i waliłam pięściami na przykład w tapczan, następnego dnia zakwasy miałam tak mocno, bo pracowałam nad jedną emocją. A tu się okazuje, że do tej złości jest o wiele większa paleta emocji doklejona, bo weźmy, zróbmy taki eksperyment. Przykładowo, ta sytuacja z tym pieskiem. Jest złość na tych ludzi, że przez nich cierpią te zwierzątka, bo muszą być na przykład na łańcuchu. I jak myślisz, jaka jeszcze emocja może do tego się przyczepić? Wstyd za to, że oni są z tego samego gatunku, co ty. Super, tak, super. Wstyd w ogóle za ten, tak, że jeżeli jesteśmy jednością, a jesteśmy na jakimś poziomie, no to po prostu my sami to robimy tym zwierzaczkom, czyli tym braciom mniejszym, tak? Dobra, wstyd. No i szukasz kolejnej zemsta emocji. Zemsta. Zemsta nie jest emocją, ale to się też pojawia taki pomysł, że a teraz ich dojebiemy, dojedziemy ich, tak, nie? Tak, oczywiście. Będziemy im pineski, albo gwoździe, kolczatki porobimy w lesie, nie? No, dokładnie. No. I teraz patrz, potem jest poczucie winy w stosunku do piesków. Poczucie winy w ogóle w stosunku do tego, co ogranicza. Albo samo poczucie, że mnie też ograniczali w życiu w jakiś sposób. I teraz jakiś biegacz, którego nawet nie widziałam, poruszył we mnie tyle emocji i to. I teraz chodzi o to, że metoda, ten zmodyfikowany Hawkins, żeby się przyjrzeć każdemu z tych, my teraz na warsztatach, z Johnem Veto teraz będziemy 28 września mieli warsztaty, będziemy też tam uczyć ludzi, żeby się przyjrzeć każdej tej emocji po to, żeby jak przyjrzysz się, poluźnisz ten węzeł i to nagle się rozsupła, ale w taki sposób, że nigdy już podobna sytuacja albo podobna emocja cię nie zaskoczy i w ogóle nawet cię nie dotknie. I to jest najfajniejsze, że rozwiązujesz coś raz na zawsze. I masz na przykład poczucie winy w stosunku do rodzica albo złość na rodzica i potem już nigdy tego nie odczuwasz. To jest najlepsze, bo ja nie jestem za metodami, które tylko na jakiś czas mi coś rozwiązują. Ja muszę od razu tutaj... A pomyślmy, a ja poszukajmy przykładów, tak dla naszych widzów, dobrze, bo jestem pewien, że zaraz wstrzelimy się komuś idealnie w dziesiątkę. Z przykładów z życia codziennego, bo kiedy mówimy o jakiejś grubej sprawie, no to tak, każdy mówi, a mnie to nie dotyczy, to sprawa to tam innych ludzi, tak? Ale mówimy o takich codziennych, małych wkurwkach. Irytacjach, tak, no. Czyli na przykład... coś ci upadnie, podaję przykład, nie? Coś ci upadnie, no i kurde, nie ma, nie? Po prostu szukasz tego, no upadło i się schowało przed tobą, nie?
dopiero kiedy jesteś z tym już zdenerwowany, im bardziej jesteś zdenerwowany, tym bardziej nie możesz tego znaleźć. Tak. I dopiero jak odejdziesz myślami od tej sytuacji, nie wiem, pójdę sobie, naleję szklankę wody i pomyślę o czymś innym, to idę i już to widzę, nie? Tak, tak. Więc to jest taki przykład na problem. Dobrze, i to rozkminam. Na działanie, czyli na to działanie, czyli w sensie odpuść, pomyśl o czymś innym i wróć do tego za chwilę. To też jest sposób. Nie, tak. To jest taki, wiesz, taki sposób. Najprostszy sposób. Tak. A teraz odbijam piłeczkę, teraz twój od emocji. No i teraz wyobraź sobie. Najczęściej, jak coś ci spadnie i czujesz wkurw, tak, to chodzi o to, że jesteś w jakimś stopniu, nie chcesz się spóźnić. Dlatego, że to cię opóźni w jakimś swoim działaniu, które już sobie zaplanowałeś. Najczęściej tak jest. I więc tak. Więc jest złość na to, że taka jakaś mała pierdółka cię opóźni. Dwa. Poczucie nawet może się pojawić wstydu, że jak się gdzieś spóźnisz, to albo ktoś coś o tobie pomyśli, albo na przykład, no nie wiem, wstyd jaki może być, że jesteś po prostu taki rozmemłany i w ogóle. Co tam jeszcze może być? Samopotępianie w stylu, kurczę, ja ciągle gubię te rzeczy, te małe rzeczy, a samopotępianie, to my jesteśmy w tym bardzo dobrzy, najczęściej mamy specjalizację w tym. Potem jak samopotępianie, to zawsze, w każdej sytuacji, Paweł, obojętnie czego dotyczy, czy małej rzeczy, czy dużej, znajdziemy poczucie bezwartościowości swojej własnej. Więc to prawie zawsze się w tych technikach dokleja tam, żeby poczuć to poczucie bezwartościowości. Ja znowu się spóźnię przez to, albo znowu coś będzie nie tak, albo ja znowu jestem ślamazara, albo cokolwiek. I chodzi o to, że robisz taką małą rozeznanie i w tym momencie, w którym możesz, bo jeżeli nie możesz, to zostawiasz to sobie na wieczór i rozkminiasz. I w pewnym momencie pociągniesz jakąś emocję typu, nawet ci się przypomni, że bo ktoś tam, wstyd, bo ktoś tam zawsze mówił, ten to sobie w życiu nie poradzi. Bo on jest taki rozmemłany albo coś, wiesz. I to są rzeczy, które z dzieciństwa, te poczucia z dzieciństwa nawet przychodzą. Chodzi o to, że one w takiej banalnej rzeczy znowu do nas dochodzą. Tylko my nigdy nie robimy procesu rozkminiania. Nie bawimy się w tego detektywa przy tej jednej małym szarpnięciu. Bo przy dużych szarpnięciach to wkurzenie na synową, może być tam poczucie winy, że się syna tak wychowało, strach o wnuczkę, no naprawdę, tych emocji może być dużo. I ja zawsze chcę nauczyć ludzi, żeby rozkminiali to, bo co ciekawe, poczucie na przykład, poczucie winy za to, że na przykład nie wychowało się dziecka tak jak chcieliśmy, to może ci się nawet zdarzyć przy upuszczeniu agrafki. Uwierz mi. I tylko, że my nigdy do tego nie dochodzimy. A ta metoda, ten Hawkins też, to po prostu rozwiązuje. I wtedy, jak dojdziesz do tego, że tyle tam rzeczy jest schowanych, to ty nawet czujesz ten moment, kiedy tak ci odpuszcza. Albo łzy najczęściej lecą, bo wtedy zdajesz sobie sprawę, że coś tam głęboko jest ukryte. I nie musisz sobie przypominać dokładnie z dzieciństwa jakichś, z poprzednich wcieleń, z przodków. Dla mnie nie muszę. Dla mnie każda sytuacja, każde szarpnięcie jest już czymś, że coś jest jeszcze we mnie zagrzebane. O ile ja dobrze pamiętam, to Hawkins radzi, aby kiedy pojawia się ta emocja, aby, jak wiesz, nie wstydzić się jej, nie walczyć z nią, tylko dać jej wybrzmieć w sobie, nie? Poczuć, no. Poczuć i jakby tak, wiesz, powiedzieć, okej, spoko jesteś, bądź sobie, ja robię swoje, tak? I idę dalej. A ty sobie tam bądź, więc jak nie zasilimy tej emocji, nie? To ona znika. I tak. Tu chyba klucz jest w tym zasilaniu, czyli jeżeli dostaniemy to coś, co nam się nie podoba, tą jakąś sytuację i jak to nakarmimy, to ona rośnie, eskaluje bardzo mocno, nie? I to nas wtedy może doprowadzić do różnych dziwnych sytuacji, które dla nas będą przykre, złe i tak dalej. Nie? I powtórka, to jest po prostu powtórka z egzaminu. I wiesz czemu, emocje, takie odczucie emocjonalne trwa tylko
90 sekund do 2 minut i dlatego Hawkins mówi, poczuj to i wtedy na przykład ta złość na samego siebie, jak ty ją zauważysz i poczujesz i nawet, co ja sobie robiłam, dawałam sobie karteczkę przed sobą, miałam tylko czuć. Bo jeżeli tylko pozwolisz swojemu umysłowi na usprawiedliwianie, dlaczego ty czujesz złość na to, na tego kogoś, na tego psa, czy tam na coś, to ta myśl usprawiedliwi tę emocję i wywoła jeszcze więcej tej emocji. A Hawkins mówi, pobądź z tym i poczuć. I tylko 2-3 minuty wystarczy pobyć. Ale jeżeli nie przechodzi, to tak, jak ja przeczytałam Hawkinsa, to nie zrozumiałam tego, stosowałam, nie działało. Dopiero zaczęłam wyszukiwać jego filmików i on zasugerował coś takiego, ja to potem troszeczkę jeszcze podkręciłam, że jeżeli ta emocja nie przeszła, ta złość na siebie, z którą pobyłeś te 2-3 minuty, tak, ale ona nie przechodzi, to znaczy, że tam się dokleiła ta inna emocja, która jest ważniejsza niż ta złość. I wtedy bawisz się w detektywa i dopiero wtedy używasz umysłu, który podczas czucia emocji ma być wyłączony i ignorowany całkowicie. Dopiero używasz, dobra, to teraz włączam detektywa, co to inna emocja może tam się pojawić. I wtedy szukasz innej i będziesz 2-3 minuty z kolejną emocją. I tak. Uwaga, widziałaś to? Jak widziałam? Widziałaś to? A co, do mnie przyszło teraz z góry. Tak, widzę, że takie... Tak. Ale aż mnie zatkało. Zatkało. No. Bardzo dobrze. Jak dziecko chce zwrócić na siebie uwagę poprzez złe zachowanie. Tak. Powiedzmy w szkole chce zwrócić uwagę rodziców, nie? Przez... No bo wiadomo, albo jeszcze wcześniej. Ryczy, beczy, bo chce zwrócić uwagę rodziców, bo tak. Ma... Bo coś chce, tak? Tak. I jeżeli nie dostaje tego, czego chce i jak jest małe, to mówimy tutaj powiedzmy o jakichś fizycznych rzeczach, małych drobnostkach albo jakimś jedzonku, a jak jest większe, no to może chce jakichś uczuć na przykład, tak dalej. I wtedy robi różne rzeczy, żeby zwrócić na siebie uwagę. To ja mam teraz takie porównanie, że to są te emocje. Są tymi nami, tymi dzieciakami na przykład, mówię to jako przykład, bo można by tutaj wiele jeszcze, wiesz, dokleić, że to ta emocja mówi, zauważ mnie. Weź mnie w końcu, zauważ, bo ja będę musiała tu wracać do ciebie tak często, dopóki nie zwrócisz na mnie uwagę. Bardzo dobre. I teraz zobacz, wymyśliłeś przenośnie, że nasze emocje są jak te nasze dzieci, które chcą być tylko zauważone. I one będą do nas przychodzić, obojętnie czy to na spacerze z psem, na przykład w sklepie gdzieś, ta sama emocja będzie starała się cię pociągnąć. Zauważ mnie, teraz przynajmniej mnie pociągnie. Teraz mnie nie pociągnie, tylko zauważ mnie, tylko teraz. Chociaż jak my jej w końcu, jak my jej nie zauważymy i aha, ty istniejesz, to tak jak dzieci chcą tego docenienia, chcą tego zauważenia, bo my głównie po prostu jesteśmy tak przebodźcowani wszystkim, że nie zauważamy własnych dzieci i własnych potrzeb. Już nie rozkminiam tego, że takie dziecko ma smutek, rozczarowanie w sobie, że ich nie zauważamy, ma po prostu poczucie bezwartościowości i lekceważenia i wszystko naraz, ale to jest dobra przenośna, tak, że to jest jak dziecko, emocje tak są się, jak dzieci. Ale wiesz, jak się czuję teraz, ale moje ego, ale wiesz, proponuję 5 sekund, zamykamy oczy i cieszymy się naszą zajebistością. Tak, ja ci powiem, Paweł, zaraz to zrobimy. Dobra. Że uwierzcie mi, za mało tego robicie, za mało się chwalimy, za mało. My ciągle mamy nawet mała myśl w naszej głowie, a mogłam powiedzieć coś nie tak, a mogłam powiedzieć to w inny sposób, a mogłam nie w tym momencie. To jest samo potępianie się, a chwalenia się nie ma w naszej głowie, po prostu nie ma. Poczekaj, proponuję, żeby nasi widzowie zrobili to samo. Słuchajcie, zamykamy oczy na 5 sekund i myślimy i pływamy w zajebistości. Tak, swojej. Oczekamy nią, tak. Pływamy, kąpiemy się w zajebistości, ok? Teraz. Kurde, ale jazda! Powiem ci, ale się naładowałem. I teraz wyobraź sobie, że takie uczucie masz tyle razy w ciągu dnia, że po prostu jesteś pełny. I teraz tak, jesteś wtedy pełny życzliwości. Jesteś magnesem dla ludzi, bo ludzie czują, że po prostu mogą do ciebie przyjść. Wiesz, co się włącza, jak człowiek już nie ma negatywnych emocji? Brak osądzania. Ocena zawsze będzie, ale brak osądzania i wtedy ludzie ciągną do ciebie, dlatego że czują ten brak osądu, które, jak ktoś kiedyś ładnie powiedział, jest wyrazem nawet najwyższej miłości, żeby nawet kogoś nie osądzić. To jest dar, żeby po prostu przyjąć go takim, jakim jesteś. Nawet dziecko, czy współpracownika, czy swoją drugą połówkę. Więc i to poczucie. I teraz
Wiesz co, dlatego ja tak mocno chcę, żeby ludzie sobie poradzili z tymi emocjami, bo życie się zmienia o 180 stopni. Nie zajmujesz się pierdółkami, co ktoś powiedział, co ktoś pomyślał, komentarze, nie komentarze. Nie zajmujesz się tym. Po prostu spływa to po tobie. A zgodzisz się z taką tezą? To byłby taki konkret. Mhm. Jeżeli boisz się oceny innych, sam chętniej oceniasz właśnie innych. Czyli jeżeli ja się boję krytyki, to jestem skłonny do tego, aby krytykować innych. Jeżeli ja mam takie, wiesz, to są te hasła takie modne, takie... ktoś mi powiedział, pozdrawiam tą osobę, on słucha i on wie, że to o nim teraz myślę. Ktoś mi powiedział, że to jest taki to są celebryci rozwoju. I ci celebryci rozwoju, to oni mają takie swoje, wiesz, hasełka, nie? Tak. Jak self-love, self-concept, wiesz, manifestacja pieniądza, ona czuje we mnie pieniądz i tak dalej. I ja nie występuję przeciwko nim, absolutnie nie, tylko mówię o tym, że my właśnie mówimy o tym self-love, o tej koncepcji samych siebie i jakie to ma znaczenie. Czyli jeżeli ja myślę o sobie źle, jeżeli ja myślę o sobie dobrze, i to mam w dupie ocenę innych. I to, co mówisz, ta self-love, to ta miłość do siebie, to jest, ja myślę, że to jest jedno z największych zadań tutaj dla nas, tylko że to nie może być robione, to musi być po prostu, że coś do ciebie przychodzi negatywnego i to spływa po tobie, bo jeżeli nie spłynie, to popatrzmy na to z wyższej perspektywy. My jesteśmy chodzącą doskonałością, iskrą boską i w ogóle wszystkim najlepszymi cechami Stwórcy jesteśmy, tak? Jakościowo jesteśmy tak samo, ilościowo jesteśmy inni tylko. I jeżeli my mamy jakąkolwiek myśl negatywną o sobie samym, to jest kłamstwo, które nam zaburza i musi zaburzyć na przykład nasze ciało. Musi nam dać znać, jesteś w błędzie a propos samego siebie, bo ty jesteś cudowny, komunikatywny, ty jesteś stworzony po to, żeby praktycznie cieszyć się istnieniem. Więc to naprawdę idzie na wszystkie poziomy, na poziom emocjonalny, fizyczny i w ogóle. I kłamstwo na swój temat uprawiamy non-stop przez samopotępienie. Czyli mamy taki... takie fałszywy self-love. Oczywiście. Nie? Czyli mówimy wszystkim, ja się kocham, w ogóle jestem super, piękny, piękna i tak dalej. A to pozory, tak. A w środku tam jest tragedia, tam jest ruina, nie? Tam cię boli każdy, wiesz, każdy, załóżmy... Komentarz na przykład. Ja mam patent na to, nie? Jak ktoś tam po mnie pojedzie, nie? To ja mu przyznaję miejsce w konkursie takim, który nie istnieje, nie? Ale szczerze, to w momencie, kiedy... chociaż to mi nigdy tak chyba nikt nie pojechał, tak wiesz, że jakoś, nie wiem, się odniósł w sensie do mnie, że, nie wiem, powiedział, o, ten gościu nie wie, o czym mówi, albo pierdoli głupoty, albo, a jeszcze, a nie, grubas, który pierdoli głupoty, o, to by było takie, wiesz, nie? No. I, a ja wtedy co robię? No. Cieszę się, że jest ten komentarz, bo mamy większą oglądalność. No, dzięki temu algorytm YouTube'a tak, się tak, karmi, tak, nie? Tak. Ale szczerze, wiesz, ale samo to, no? Czy ciebie to ruszy, czy nie, bo ma to po tobie spływać, po prostu ma to spływać. Ty możesz odpowiedzieć, możesz zareagować na to, ale to będzie z poziomu takiego, wiesz co, po prostu dobrze, miej swoją wizję tej linii czasowej. Po prostu miej swoją, ja ci pozwalam na to. I ja kiedyś miałam taką, wiesz co, miałam taki sposób inny, mentalny wtedy, że jak ktoś mnie zranił jakimś, nie wiem, stwierdzeniem albo czymś, to ja sobie myślałam, a kim właściwie jest ta osoba w moim życiu? Czy ona jest taka ważna, żeby ja się przejmowała? I to też działało. Ale chodzi o to, żeby doprowadzić do sytuacji, kiedy po prostu cię to w ogóle nie ruszy. Nawet, że mentalnie nie musisz akrobacji żadnych robić, żeby sobie to usprawiedliwiać. I to jest fajne, bo wtedy po prostu ty robisz w swoim życiu to, co masz robić i to, do czego gdzieś tam gwiazdy cię przypisały i nie oglądasz się na nic. Na komentarze się nie oglądasz, na to, na tamto. Po prostu świat sobie idzie swoją drogą, ty swoją drogą. I dlatego to, co chciałam jeszcze powiedzieć, dlaczego ja tak dużo w tych projektach społecznych i jest ta strona raportpotencjałów.pl, gdzie patrzysz na swoje potencjały i na przykład widzisz, że taki Paweł, słuchajcie, taki Paweł to jest tak,
że nie dość, że strzelec, więc on musi mówić dużo i z entuzjazmem. Piątka, ty jesteś piątka numerologiczna. O. Tak, czyli ty musisz, dużo musi się dziać, dużo musi się dziać. Potem masz koguta w chińskim, to znaczy, że wiecie jak to kogut, koguci. Że wiele kur w górniku. Nie, to twój ascendent w skorpionie. Dobra. To twój ascendent w skorpionie. Kochanie, to się wytnie, to się wytnie. Ale kogut, i teraz tak, masz ileś tam rzeczy w swojej, zapisane w godzinie swojego urodzenia, które podbijają u ciebie to, że ty masz być tym generałem, masz kogucić. I teraz wyobraź sobie, że inna osoba urodziła się jako spokojna kózka i jeżeli nie idzie swoją drogą, tylko się porównuje, to mówi, ten Paweł, co on taki hej do przodu i tak, nie ma o czym mówić, przypuśćmy, tak jak ten argument, a tutaj taki hej do przodu. Tylko ty masz taki być, ty akurat masz taki być, a strzelec, i w wedyjskiej też masz mule, czyli też strzelca, to musisz dochodzić do korzeni pewnych rzeczy, pewnych spraw i ty to będziesz robił. Będziesz to robił w koguci sposób, bo taki masz. A z kolei jest inna osoba i ty na przykład dotrzesz do jakiejś tam puli odbiorców, tak? A jest inna osoba, która jest bardzo spokojniutka, która na przykład bardzo różne wzory tam, tak jak John Beto, tak? Albo woli sobie świeczki zapalić, tak, spokojnie. Kadzidełko. I zamiast słuchać takiego wariata, to woli sobie włączyć na przykład muzykę Ani Hameli i pomedytować, wiesz, i to bardziej. To... Na przykład, ale nawet robić podobne rzeczy co ty, ale tłumaczyć bardzo, wiesz, tak, na przykład skrupulatnie z wypisaniem różnych punkcików i w ogóle. I ona trafi do innej, bo ona ma taka być, a ty masz być koguci, ty masz być tą piątką, tak, dużo się dzieje, Grunwald. Tak, ktoś to nazwał, że tak jak Grunwald, że po prostu wszędzie musi się dużo czyć. I masz spać, to podbite. Nie spać, zwiedzać. Zapierdalać. Tak, no dokładnie. No i nic nie zrobisz, słuchajcie, on nic nie zrobi. Także przestańcie już wypisywać, ja się po prostu nie zmienię. Wpisujesz się w swoje gwiazdy. No, wpisujesz się w swoje gwiazdy. Ale też czuję, że przyciągamy, wiesz, bo z Monią mamy też fajną tą wymianę tej energii. Tak, bardzo. I nam jest świetnie ze sobą. I my razem tworzymy właśnie jakąś takie połączenie z tymi naszymi widzami, którzy właśnie mają może podobnie jak my. Tak? I chyba tak to działa, że swoje przyciąga swoje, tak? Wiesz co, czasami nie, czasami tęsknimy, widzowie czasami tęsknią, żeby być troszeczkę też takim przebojowym, też takim, i wtedy też ich ciągnie do takich materiałów. Ale to jest już lustro któregoś Bradena, któreś trzecie lustro chyba, bardzo fajny materiał też. I tam jest powiedziane, że my widzimy w rzeczywistości i chcemy widzieć to, co nam zabrali w dzieciństwie na przykład, albo co sami żeśmy oddali, bo ktoś tam nam mówił. I na przykład, dam ci taki przykład ze swojego życia, spontaniczność. Ja kiedyś kompletnie nie byłam spontaniczna i uwielbiałam patrzeć na ludzi spontanicznych, bo wewnętrznie czułam, że ta spontaniczność we mnie jest, bo ja też mam w sobie dużo strzelca. Ale miałaś blokadę jakąś taką. Miałam blokadę, tak, bo jako mała dziewczynka nauczyłam się, że jak będę bardzo grzeczniutka i nie będę wyskakiwała ze swoimi rzeczami, to będą mnie kochali na przykład, albo będą mnie cenili, albo coś. I wtedy tacy ludzie też, że widzą, że my mamy cechę jakąś, którą oni też gdzieś głęboko może ukryli, ale oddali, albo byli zmuszeni oddać. I to też, więc i podobieństwa się przyciągają, i tak jakby kompatybilności, no nie wiem jak to nazwać. Okej, a jeszcze pytanie mam takie do ciebie, pytanie, które prawdopodobnie mogłaby zadać Monia. Dobra. Bo my o tym rozmawialiśmy nieraz. Czy taka technika, że codziennie na przykład rano albo wieczorem, może pora dnia jest nieważna, stajesz przed lustrem i mówisz do siebie: jesteś super, kocham cię. No wiesz, mówisz do siebie w samych superlatywach. Oczywiście tu nie chodzi o to, żeby pompować ego i wiesz, żeby się zachowywać jak narcyz, tylko żeby powiedzieć sobie do lustra, że jesteś super człowiekiem, tak? Czy to pomoże, twoim zdaniem? Powiedzmy tak, jakby to tak, chodzi o takie przeprogramowanie się, takie, wiesz, tak. powtarzanie tego. Powiem ci, Paweł, każda technika, która jest powtarzana wystarczającą ilość razy, będzie miała swój efekt. Tylko że niektóre techniki mają to do siebie, że będą musiały być zastosowane przez na przykład parę miesięcy,
A niektóre techniki mają to, że przez parę dni i efekt zostanie osiągnięty. A niektóre od razu, tak jak na przykład po ceremonii kakao przykładowo. Na przykład. Siadasz do kakałka, składasz intencje, wypijesz kakałko i proszę bardzo. Jesteś w rzeczywistości. Nie, to jest możliwe. Powiem ci, że wszystko jest możliwe, na co nasz umysł pozwoli, żeby było możliwe. Czyli jak nie wierzysz w cuda, to się one nie wydarzą. I tak jest, to też ktoś tam mądry powiedział. Ja akurat tutaj nie mam problemu z cytowaniem różnych ludzi itd., bo moją rolą tutaj, to co gwiazdy mi nałożyły, to jest to, że ja nie promuję swoich metod, bo ja ich nie wymyślę, tylko złączę na przykład inne metody w jedno i wtedy. I na przykład takiego Hawkinsa, którego ja latami omijałam, wiedziałam już o nim, ale latami go omijałam, dopóki kopniak od stwórcy nie był tak duży, że musiałam się za to wziąć. Dostałaś kopniaka od stwórcy i jakby w związku z tym chwyciłaś za Hawkinsa. Chwyciłam za metodę emocjonalną, bo ja od 20 lat próbowałam metodami mentalnymi rozwiązać swoje na przykład emocje. Podam ci taką jedną z metod, które stosowałam, że wyobrażasz sobie, że każda twoja myśl, ale każda, jest podrzucana jak kamień do góry i spadnie na głowę albo tobie, albo twoim bliskim, czyli ta odpowiedzialność się rodzi. Potem inna technika, co też bardzo często stosowałam, że wyobrażałam sobie, że wszyscy znają moje myśli. I to jest super technika, dlatego że normalny człowiek za część myśli by się bardzo wstydził, bardzo, bo to są osądzające, jakieś tam narzekające albo coś. I albo pornograficzne. Na przykład. Więc ta technika, że każdy czytuje moje myśli, to jest bardzo efektywna, ale tak jak mówiłam, to działało na jakiś czas, a potem wracały szarpaniny emocjonalne i wtedy dopiero jak się wzięłam za Hawkinsa, czyli stricte za emocje się wzięłam, nie za mentalne, nie za kontrolę umysłu, bo myślałam, że kontrolą umysłu przejdę do kontroli emocji. U mnie było inaczej, musiałam stricte emocjami się zająć, no i wtedy było tak. A to było kiedy? 4 lata temu? 4 lata temu i dlatego ja mówię, że mam tylko 4 lata. Od 4 lat jestem sobą. A ja wiesz, że ja nie wiem, skąd ja to wiem? Ja nie wiem, skąd ja to wiem, ale jakby właśnie chciałem się zapytać, czy to było 4 lata temu, chyba ci mówiłam. Nie, chyba nie. Obojętnie. A może tak, dobra. Ale czyli wyglądam na 4 lata. Pieluchę trzeba zmienić. Dobrze, a ja jeszcze mamy trochę czasu, dasz mi jeszcze trochę Oczywiście. Czasu? Oczywiście. To, co ja mam, to rozkminę i mam nadzieję, że rzucisz jakieś światło na ten temat i mi pozwoli to dojść do swojej prawdy, bo ja cały czas jestem troszeczkę taki, wiesz, jakby jedną nogą tutaj, drugą tutaj, a może moja prawda jest pośrodku, ale dokładnie. Już do czego zmierzam. Jest ta koncepcja, jak ustawienia hellingerowskie, tak? Kody emocji właśnie, gdzie no, się grzebie tam, nie? W rodach, w przeszłości, szukasz gdzieś tam czegoś, żeby coś odpuścić i tak dalej, i tak dalej. A druga koncepcja jest taka, że dobra, wyjebane na to wszystko, co tam było, ja jestem tutaj, dzisiaj i teraz i ja ewentualnie tu jeszcze się mogę myśleć o jutrze. Nawet też nie za daleko w przyszłość, ale powiedzmy, skupiam się na tym, wiedząc o tym, że na przykład dzisiejszy dzień dzisiaj kreuje jutro, dzisiaj kreuje jutro i idę do przodu, nie patrzę za siebie w ogóle. Emocje, które przychodzą, to właśnie mówię do nich, dobra, sobie tam bądźcie, mam was gdzieś, idę dalej, robię dalej swoje. Więc co ty na ten temat powiesz? Które właśnie lepsze, tak? Może nie inaczej. Jakie masz doświadczenia? Dobrze. Co myślisz? Jest Więc doświadczenia mam takie, że tak brzydko powiem, grzebanie się w rzeczach rodowych, czy w rzeczach nawet z mojego własnego życia, jakieś tam klątwy, nie klątwy, no różnego rodzaju programy, wzorce. Nawet mając, ja mam siostrę regreserkę, więc dla mnie to była droga za długa. Za długa. Dla mnie to był objazd trochę, dlatego że wyobraź sobie, że mamy w rodzie, a sama dostałam drugie imię po prababci, która została porwana i tam dużo różnych rzeczy do odpuszczenia, to zobacz, ja nie mam szans, żeby zobaczyć, czy ja coś jeszcze od tej prababci wzięłam, czy jeszcze to, czy jeszcze takie uczucie, czy jeszcze taką traumę itd. To byśmy nie mieli czasu, żeby wszystko, po prostu wszystko załatwić. Dlatego to, co dla mnie zadziałało, to było
właśnie życie w tu i teraz, ale przyglądanie się bardzo szarpaninom emocjonalnym. I ja mam takie mierniki, czyli idę w dobrym kierunku, czyli tak, ilość szarpanin emocjonalnych, jak się zmniejsza, ilość synchronizacji w życiu, czyli małych cudów, że się zwiększa, ilość spokoju, błogości, że, że się zwiększa. I to jest dla mnie, i to dla mnie był taki miernik. I poszłam wtedy w to, że przyglądałam się tym szarpnięciom emocjonalnym. I ponieważ źle się z tym czułam, ja akurat jestem 33, więc te emocje u mnie były bardzo, bardzo wybujałe, więc jak ktoś odczuwał coś na poziomie 2, to ja miałam 20, więc musiałam, te szarpnięcia były dla mnie mocne. Więc ja poszłam za tymi szarpnięciami, czyli w codziennym życiu. Co mnie szarpnęło? I teraz ja podczas tych rozkminek detektywistycznych, detektywa emocjonalnego, ja dochodziłam czasami, że bo tato mi mówił coś takiego w dzieciństwie, albo coś tam, albo to na mnie wpłynęło, albo jakiś nauczyciel, albo coś. Dochodziłam, ale to dla mnie nie miało znaczenia. Miało znaczenie, że ja już nie chcę czuć tej emocji. Więc odpowiadając na twoje pytanie, bardziej skupiałabym się, nawet zastosowała tą technikę, przyszła jakaś emocja, dobra, na razie ją zignoruję, później się nią zajmę, wtedy ją rozkminię, ale żyć z dnia na dzień, ale jest ważne co? Po prostu realizować siebie. Samorealizacja. My będziemy rozliczani z dwóch rzeczy. Miłość do siebie, czy się nauczyliśmy, i samorealizacja. Czy żeśmy po prostu odfajkowali te swoje przeznaczenie, które mamy. A systemy wszystkie osobowościowe nam to przybliżają. Okej, czyli rzuciłaś światło, ale tak. Jeszcze mi nie wiem, czy mi pomogłaś, czy nie. Jeszcze nie wiem. Muszę to, jeszcze nie wiem. Muszę to sobie rozkminić. Ja też mam takie wrażenia, chociaż na przykład na ustawienia hellingerowskie bardzo chcę się wybrać z czystej ciekawości. Ale jak sobie o tym myślę, to nie rezonuje to ze mną w ogóle, myśl o tym, dlatego że nie bym mógł pomyśleć, że to strach przed tym, co ja tam zobaczę, nie? Co ja tam... No, może być. Może być. Samo to, że pomyślałem o tym, to tak, może to już jest jakiś sygnał. No. Ale po prostu ja mam tyle fajnych rzeczy do robienia. Ja mam takie fantastyczne życie. Wierzę. Ja mam każdy dzień, mam super dzień. Nie wiesz, czego wybierać. Ja mam tak, ja mam, wiesz, podcast, muzyka, w ogóle, wiesz, z Monią, fajny związek, no robimy coś, wiesz, ja mam też to życie takie twórcze, że ja mam każdy dzień fascynujący. I tak sobie pomyślę o tym, że ja nie mam tak naprawdę czasu na rozpamiętywanie, na martwienie się, na czasu na to, aby rozkminiać, czy coś się w moim życiu wydarzyło takiego, że przez to dzisiaj na przykład szybko tracę pieniądze na przykład, nie? To jak ja wiem, że może ktoś powie, że to takie będzie teraz może z ego, może to będzie płytkie, może to będzie z perspektywy sceptyka, ale jak ja szybko tracę pieniądze, bo mam coś nieprzepracowanego z rodu, to ja się wolę skupić, żeby ich więcej zarobić na przykład. To jest dobra metoda, a ja bym jeszcze inaczej do tego podeszła, wiesz co, Pawle? Ja bym się na twoim miejscu zastanowiła, jakie uczucie mi to daje, jak myślę, że znowu straciłem. I tam bym grzebała, dlatego że tam znajdziesz jakiś skarb, który jak odkryjesz, to nagle te pieniądze nie będą uciekać. Czy się sypnie jeszcze więcej, tak jak ten. To nie wiem, czy się sypnie jeszcze więcej, czy po prostu będą się ciebie trzymać, albo w jakimś stopniu będą napływały i nie będziesz zauważał. Bo jeżeli ktoś jest bardzo skupiony, zwłaszcza na obfitości takiej materialnej, to obserwacja sprawia, że to się rozłazi. Jak przestajesz obserwować tą szufladę, gdzie masz pieniądze, to po prostu to tam jakoś to wpływa. Ale ty sobie pomyśl, jaka to emocja jest. I wtedy pobaw się z tego detektywa, rozkmiń. Dlatego, że może być tam emocja, to może być nawet emocja związana z jakimś też przekonaniem, że zawsze mówili, jak jesteś bogaty, no to znaczy, że jesteś oszust albo jakiś tam. I wtedy ty nie chcesz wewnętrznie, podświadomie być oszustem. I wtedy automatycznie wydajesz od razu, coś niebezpiecznego, dobra. Tak, albo wydaję. Że na pieniądze trzeba ciężko pracować, a skoro nie pracujesz ciężko, no to ich nie masz, nie? Dokładnie, Pamiętasz taką bajkę? Nie wiem, czy jaką? Ty jesteś dużo młodsza ode mnie, więc możesz nie pamiętać. Młodsza, przepraszam. Snerusk ma kwacz. Oczywiście. I tam on się tak tym
w skarbcu kąpał, wrzucał, wiesz, tam, nurkował tam i pływał w tym złocie. No. Więc jak się tak faktycznie może się zastanowić nad tym, co czujesz wtedy, kiedy, kiedy właśnie, kiedy coś poszło nie tak. Albo, albo właśnie tak, masz jakiś hajs, kupiłeś coś, co chciałeś, ale później jak już kupiłeś, to stwierdziłeś, po co mi po to, co? Nie? Tak. I wtedy się zatrzymaj, no, Paweł. No. Albo nawet nie w tym momencie, tylko na wieczór to sobie ludzie zostawiają, bo wieczorem możesz rozkminiać bardziej, albo jakikolwiek moment dnia. I wtedy tylko, że szukaj uczucia. Nie szukaj usprawiedliwienia umysłu, bo umysł lubi się popisywać. On ci znajdzie 1000 argumentów, tak, że to miałeś kupić i że wtedy i to tam, tamto, siamto. Ale po prostu ta karteczka pomaga. Znajdź uczucie. Czy to może było ten pożądanie w stylu pożądania takiego, wiesz, chcę. Czy to była tam duma, bardzo często, czy to jakaś złość na siebie, poczucie winy, albo poczucie, wiesz, nagradzania, nawet jak to poczucie nagradzania się, że a, nagrodziłem się tym. Zasłużyłem. Tak, zasłużyłem, ale czy tam pod tym zasługiwaniem, takim, wiesz, wymuszonym, czy tam nie jest, a tak naprawdę, bo nie jestem dobry w tym, czy w tym, to chociaż to sobie jakoś wynagrodzę. Jeszcze wchodzi czasami uzależnienie od dopaminy, od takiej szybkiej przyjemności, nie? Tak, i ty to będziesz miał, ty musisz się pogodzić z tym, że w twoim życiu zawsze będzie się dużo działo. Bo raz, że strzelec, piątka, kogut, to po prostu masz w tyle tych czynników, które sprawią, że twoje życie to jest jedna wielka, wiesz, przesiadka z jednej karuzeli na drugą i tak będzie. I tak będzie. Oczywiście są tam jakieś, będą takie momenty. Ja już przysiadek momenty. Miałem tyle, ojejku, a ja, ojejku, ile ja miałem przysiadek. No ale co ci to robi? Ja, wiesz co, ja mam takie wrażenie, że ja przeżyłem już kilka żyć. Jakby tak, od tego, ty kilka żyć w jednym życiu robisz. Od 81 roku, tak kiedy się urodziłem. Tak, i ty będziesz to robił, chyba, że następni tam gwiazdy na przykład tam się przesuwają i nastąpi takie coś, że a, teraz będziesz gniazdo chciał zachować. Ale podpowiem ci z astrologii wedyjskiej, ty masz Rachu w 10 domu, a Ketu w 4. To oznacza, że ty w przeszłym wcieleniu zbudowałeś dom, zasadziłeś drzewo i miałeś gniazdo swoje, a teraz masz robić karierę. 10 dom. I teraz ty chcąc się skupić w tym życiu na zakładaniu gniazda, to dostaniesz kopniaki, bo ty masz robić karierę i ty i ciebie i tak wypierniczy katapultą na drugi ten. Moja będzie załamana jak znaczy nie, to nie oznacza. Moja, ty buduj dom, bo ja już za tego życia nie buduję. Kochanie, ty musisz ten dom wybudować. No trudno, no. To ja cię będę zabawiał. Nie, ale mam przyjemności. Tak, no bo 10 dom sprawia, że ty będziesz lądował wszędzie, gdzie są okazję do zrobienia kariery. Masz mocno obsadzony, bardziej komunikacyjną, więc cię i tak tam pcha. I tak. Ale ty rozkminiłaś teraz, zobacz. No. Bo ostatnio mieliśmy taką rozkminę, trzeba było tam w YouTubie uzupełnić wszystkie dane, no bo YouTube mówi w końcu, ej, już tam nagrywacie, to możecie zarabiać, nie? Dobra, no, no. No i myśmy tam rozkminiali i mówię, no dobra, to wiesz co, wpiszemy to na ciebie w ogóle, na Monikę, nie? Czyli w sensie YouTube jest Moniki. Dobra. Więc tak naprawdę, zobacz, jeżeli wszystko będzie szło tak, jak idzie, czyli nasz kanał rośnie, nie? I nieważne kiedy, bo my się tak, naszą intencją nie jest hajs, my po prostu to robimy, ale wiesz, mamy marzenie, żeby w przyszłości kiedyś robić tylko to, nie? I tylko z tego żyć. Więc kiedyś w przyszłości za YouTube'a wybudujemy dom na przykład, tak? Na przykład, tak. I kto wtedy buduje dom? Monika, bo na Monika jest YouTube. Tak, znaczy wiesz co, ty możesz fizycznie, Pawle, budować dom, ale twoja koncentracja uwagi, większy procent czasu ma i tak być na karierę. Bo ty, na przykład, dam ci taki przykład, że będziesz chciał jednak, dobra, to teraz daję sobie na pół roku i będę tylko budował dom. Kurczę, ty będziesz na budowie i będziesz miał 1000 telefonów, a zrób ze mną podcast, a ze mną, a ja też chcę, a ja też. I po prostu nie unikniesz tego. I tak cię będzie kierowało na azymut, na karierę. I tak. I dlatego po prostu wtedy zlecasz. Zlecasz coś, bo ty musisz, i tak cię będzie tam pchało, i tak. A Rachu, jak jest w astrologii wedyjskiej, Rachu po prostu i tak cię zmusi, i tak. Że jeżeli chcesz na kolanach robić ten dom, no to możesz, ale chodzi o to, że możesz iść w swojej, wiesz, w swoim pełnym poczuciu, że jesteś sobą i robisz to, co zawsze chciałeś i wewnętrznie, a dom się sam wybuduje. A ja. Juhu. Widzowie będą załamani tym odcinkiem. Nie! Bo tak, nie dość, że ja gadam, to jeszcze ty gadasz o mnie, to jest po prostu kombo, nie, w ogóle. Ale ja ci dziękuję, jestem ci bardzo wdzięczny, bo dzięki tobie też się dużo o sobie dowiedziałem i się potwierdziło wiele rzeczy. No dokładnie tak.
ale jeszcze pozwól, że bo ten pieniądz, tak, o którym tu ostatnio mówiliśmy, on budzi bardzo dużo emocji, no bo tak relacje budzą dużo emocji, uczucia, czyli w sensie, wiesz, ja myślę teraz o relacjach, o złamanych sercach i tak dalej, tak. Albo o tym, że cię rodzina nie kocha i tak dalej, i tak dalej. Albo że cię ktoś opuścił, zostawił, skrzywdził, porzucił, ale pieniądze budzą również, nie wiem, czy tutaj jest znak równości, czy coś więcej, coś mniej, nieważne. No i teraz to, jak ludzie mówią, pieniądze szczęścia nie dają, nie? No to, wiesz, takie zdanie nawet wkurwia bardzo tych, którzy ich nie mają, nie? Bo oni twierdzą, że mówią to właśnie ci, którzy mają i mają, to oni się nie muszą martwić, jak zapłacić kredyt za mieszkanie, że dziecku trzeba trampki kupić na WF, komitet rodzicielski zapłacić i że trzeba coś do gara włożyć, nie? No co ty będziesz mi tu pierdolił o szczęściu? Ja tu mam zadania do wykonania, nie? I to budzi emocje, nie? Więc ja nie chcę mówić o szczęściu, tylko o tych pieniądzach. Pożycz komuś stówę. I życzę ci stówy na przykład. Że się i ci nie odda, nie? No to zobacz, przez takie coś, przez pożyczanie pieniędzy na przykład przyjaźnie się rozpadają, nie? Przykładowo. Tak, że pieniądze tak. Ale gdybyś, Pawle, to rozkłócił, przepraszam, że ci przerywam w zadaniu pytania, ale ja też jestem strzelec częściowo. Dawaj, śmiało. Pomyśl sobie o tym, że dlaczego pieniądze grają tak dużą rolę? Dlaczego? I teraz pieniądze to są tylko papierki, ale zobacz, co pod tym jest. Lęk przetrwania. Lęk, że musisz zadbać o rodzinę. Dwa, lęk, że jeżeli ty nie zadbasz, to twoja rodzina jakoś tam, wiesz, no podupadnie, że głodować będą twoje dzieci. Patrz, do tego się może jeszcze dokleić lęk, że na przykład, nie wiem, spotkać jakieś nieszczęście, że na przykład będziesz unieruchomiony i teraz lęk przed zależnością, przed innymi. Jak to sobie poradzą? I po prostu pieniądze są tak obwarowane lękami u niektórych poczuciem dumy, u niektórych poczuciem tego, że jak mam pieniądze, no to sobie już wszystkie kobiety tam świata mogę mieć, tak? Czyli poczucie wartości, że tak naprawdę jeżeli pomyślimy nad tym, co dla nas pieniądz znaczy i każdy z nas powinien się dokładnie zastanowić, co znaczy pieniądz. Czy to jest wygoda, bez której ktoś tam nie może żyć? Czy to jest naprawdę głęboko zagnieżdżony lęk przed przetrwaniem nawet? Po prostu przetrwaniem. Ale to też pieniądz jest formą takiej smyczy dla nas, nie? Oczywiście. Kredyt to jest niewolnictwo. No. Tak. I teraz ja nie chcę, bo tu włożę kij w mrowisko i zaraz zwykle się odezwą. Ale jakbyśmy tak podeszli do programu inaczej, to jesteśmy młodymi ludźmi, kończymy szkołę, idziemy do pierwszej pracy, no i teraz mamy wgrany program, w którym się wychowaliśmy, czyli jest praca, zarabiam, czyli teraz rodzina, trzeba mieć swoje, tylko swoje, muszę mieć swoje mieszkanie lub dom, żeby też inni wiedzieli, że sobie poradziłem tak, w życiu. Tak. Niech wszyscy zobaczą, jaki jestem zdolny, utalentowany, obrotny. Rodzice mówią, o, patrzcie, jakiego mamy syna, jaki utalentowany, zdolny i obrotny, bo pokazuje wszystkim, wiesz, w tym programie, nie? I teraz on, żeby to wszystko pokazać i mieć, no to załóżmy, przykładowo, najczęściej tak ludzie robią, no są zadłużeni, są kredyty. Więc to już jest, tu się już zaciska i już się, wiesz, jesteś już na smyczy. I teraz bardzo łatwo jest o emocje złe w związku z tym pieniądzem, bo masz nad sobą tego kata, który stoi nad tobą z tą siekierą już wtedy, nie? I ja mam taki postulat, żebyśmy wrócili do budowania szałasów w lesie. Do natury, do tak? Do natury, no. Do jaski. Minimalizmu na przykład. Tak, ale nie, minimalizm, wiesz co, Paweł? Bo tak naprawdę my bardzo dużo rzeczy nie potrzebujemy. Nie potrzebujemy tyle rzeczy. Ale ja wiem mniej więcej, do czego dąży twój proces myślowy. I powiem ci tak, kiedyś, jak były początki internetu, ja wtedy trochę przebywałam w Holandii, ale tęskniłam trochę za Polską. I jakiś gościu, wtedy jeszcze nie było mowy w Polsce, znaczy nie było mowy, była mowa tylko, że w samych publikacjach pisanych o fizyce kwantowej, o tych wszystkich prawach przyciągania i w ogóle. I jeden gościu opisał swoją sytuację w internecie i powiem wam, że mnie to tak uderzyło. Powiedział coś takiego, że jego rodzice pracowali w dużej firmie, która nagle zwolniła ich oboje, a oni byli na kredytach, na tym wszystkim i tyle. I wiesz co? I tak, oczywiście
panice. On był akurat niezależny, ale nie był na tyle, żeby w stanie pomóc rodzicom. A tam wszystko, po prostu wszystko na kredytach, wszystko, gigantyczna smycz. No i on powiedział do swojej mamy, wiesz co, ja przyjadę do was i wam pomogę. Przyjechał i rozłożył się na kanapie w dużym pokoju w salonie i siedział. I po prostu siedział. I oni, mama donosiła mu jedzenie, no ale po jakichś kilku dniach mówi, ale synu, ty powiedziałeś, że nam masz pomóc. A ty leżysz na kanapie. A ty leżysz na kanapie. A on wtedy już stosował fizykę kwantową, może już wiedział o tych wszystkich, wiesz, publikacjach wcześniejszych. I on po prostu tylko i wyłącznie sobie wyobrażał, nie wiem, jaką technikę stosował, czy to wizualizacji, czy to na przykład moją techniką jest proszenie o stwórcy, załatwianie wszystkiego. W każdym razie on tam siedział 2 miesiące w tym salonie. 2 miesiące. I po 2 miesiącach smycze zostały zerwane i on potem nie opisywał w jaki sposób dokładnie, a on mówi, to widmo niewolnictwa i to widmo, że jest tragicznie, po prostu zostało zażegnane. I ja pamiętam, że mnie to tak uderzyło, bo wtedy w ogóle nie było, w ogóle nie było na ten temat mówione o kreacji swojej rzeczywistości, jeszcze bo to bardzo dawno temu. I mnie to tak uderzyło, że tak, że nawet w beznadziejnej sytuacji jest rozwiązanie. I ja też stosowałam różne wizualizacje i niewizualizacje. Dla mnie akurat najprostszą drogą na pozbycie się lęku przed czymkolwiek, to jest, wiesz, naprawdę silna więź ze stwórcą. I ja jego proszę o wszystko. Jak ja na przykład z Januszem Zagórskim w NTV współpracowałam, to Janusz się naprawdę nabijał, że ja tyle roboty Bogu daję. Tyle roboty. Bo ja go prosiłam o cokolwiek, o to i to, o to. I wiesz co? Bo oczywiście byłam wychowana w domu katolickim i w ogóle i itd., ale potem miałam na tyle tatę mądrego, który powiedział, jeżeli do nas nastolatek, do mnie i do siostry, że jeżeli czujecie, że nie chcecie chodzić do kościoła, to możecie, więc my żeśmy przestały. Ale czytałam najróżniejsze pisma mistyczne i w ogóle, no i w nich jest napisane, akurat w Biblii też jest napisane, że jeżeli dziecko prosi o coś swojego ojca, o chleb na przykład, to przecież ojciec nie da mu kamienia. No tak, no tak. Nie da mu. Tylko dziecko musi wiedzieć, że potrzebuje chleba. Tak, ale dziecko najczęściej wie, no na przykład, bo oczywiście my nie prosimy o pieniądze, stricte o pieniądze, tylko na przykład o to poczucie ulgi, że wszystko jest załatwione. O bezpieczeństwo, tak, o to. I to my naprawdę możemy nie wiedzieć, jakie stwórca ma scenariusze, żeby nam to załatwić. A ma. Ja doświadczam cudu prawie każdego dnia. Każdego dnia. I to jest, my z tego nie korzystamy. I to jest dla mnie naprawdę niezrozumiałe, że ludzie nie korzystają z tego, bo wizualizacja, kreacja, jak najbardziej też, stwórca jest w nas, to też tego nie przeczę, ale to jest też długa droga, bo spróbuj tak skoncentrować się ileś sekund na jednej myśli. My oczywiście na tych warsztatach, co teraz będą, 28 września koło Wrocławia, to z Johnem Beto. John Beto ma urządzenie, którym Greg Braden się posługuje i on będzie uczył ludzi synchronizacji umysłu i serca, to znaczy będą mogli zobaczyć miernikiem, jak to synchronizować w ich przypadku i wtedy, jak synchronizujesz umysł z sercem, wtedy nadajesz myśl jakąś, że chcesz mieć poczucie bezpieczeństwa zapewnione albo już dla twojej rodziny, i wtedy to działa szybciej. Niedługo do Johna się będzie chodziło jak do kardiologa. Tak. Będzie się podłączał tak, pod aparaturę. Panie doktorze, panie? Dobrze. Aja, jeszcze raz o tych warsztatach teraz powiedz. My link, bo jakieś ogłoszenie gdzieś w internecie tak, jest, tak? Jest wydarzenie, tak. 28 września. 28 września, Długołęka, motylarnie Długołęka, koło Wrocławia, tuż koło Wrocławia. I rozumiem, że zapraszasz. Masz jeszcze miejsca. Tak, zapraszamy bardzo. A link, my wyemitujemy ten odcinek wcześniej, czyli super, prawdopodobnie za tydzień, więc link będzie w opisie tego filmu, klikajcie i zresztą pewnie już jak zostaliście z nami do tej pory, to wiecie, że warto. Ale jeszcze, Aniu, kilka słów o twojej książce, bo ją też podlinkujemy. Ja mam tą radość, że już ten egzemplarz mam. Nie miałem jeszcze czasu przebrnąć, bo to... Nie znajdziesz, słuchaj, Paweł. Znajdę. Może nie znajdziesz, ale jest ci wybaczone. Ale nie mów tak, bo ty masz zachęcać, a nie zniechęcać. Nie, ale to jest taki wybieg. Że jak ja ci powiem, że nie... A, że ja nie mam rady? Jak to Polak? Ja nie przeczytam. Ja nie?
Okej, ale bardzo fascynujący tytuł taki, czy jak to było z nawigacją, coś w kierunku tak, zdrowie, tak, zawróć, tak? Tak, tak. Za 100 uderzeń serca, a, jeśli to możliwe, zawróć. Jest, tak, dokładnie. Tak. Dobrze. I w kontekście tej książki wyjaśnij mi taki zlepek słów, który znalazłem na twojej stronie. Dobra. Negocjacje ze zdrowiem. A, negocjacje ze zdrowiem. No, negocjować możesz wszystko na poziomie, bo w książce są różne poziomy. Poziom fizyczny opisany, poziom psychoemocjonalny, mentalny i też troszeczkę duchowego poziomu też, więc negocjacje możesz prowadzić na każdym poziomie. Negocjacje ze swoim organizmem to są na przykład bardzo dobra obserwacja twoich reakcji po zjedzeniu czegoś. I jeżeli w 20 minut, mniej więcej 20 minut po zjedzeniu czegoś, ty się czujesz ociężały albo jakieś, albo sprawdzasz sobie tętno i się podniesie o 10, to znaczy, że się zatrułeś. Okay. Jest jeszcze, to czasami o tym wspominam, test gazowy. Czyli znaczy, że pierdy, bąki? Tak. Okay. Jeżeli... Gazowy. One mają być bezwonne. Jeżeli, okay, jeżeli mają jakieś... Słuchaj, to możesz wyciąć. Sorry, dobra. To możesz wyciąć, ale jest test gazowy. Czyli jeżeli one mają jakikolwiek zapach, to znaczy, że się zatrułeś. I tylko sobie przypominasz, co ja zjadłem pół godziny temu, czy 15 minut temu. Czyli bąki nie powinny śmierdzieć. W ogóle! W ogóle! Nie wierzę ci. No, no gdybym miała gazy. To... Ale właśnie potem, jak jesz już, wybierasz te rzeczy, które tylko ci działają, to nie masz. Nie ma czegoś to takiego. To dlatego mówi się, że księżniczki nie pierdzą. Oczywiście. One dobrze znają swój organizm. Ja pierdzę. I to jest pierwszy poziom negocjacji z organizmem. Ale jest inny poziom negocjacji z organizmem, na przykład na poziomie mentalnym. Hmm. Czyli jeżeli ty masz wyrzuty sumienia, bo zjadłeś batonika, no to ten batonik ci zaszkodzi. Tak, tak, i to zaszkodzi. I na tym tutaj te techniki wszystkie umysłowe, mentalne można ten... Nie mieć wyrzutów sumienia, to jest najprostsza metoda. Nie przejmować się. I że wszystko mi służy. Wszystko mi służy, to jest bardzo dobry program, tak? Na poziomie na przykład, na poziomie już takim, wiesz, psychoemocjonalnym, negocjacje z organizmem, no to są takie, żeby tych szarpanin nie było. No to troszeczkę o tym powiedzieliśmy, ale na poziomie duchowym, że właśnie zainstalować program, że ej, ja jestem stwórcą, stwórcy wszystko służy, nie ma nic, co mu zaszkodzi, nic. I Paweł, wiesz, że była taka konferencja, przepraszam, że tak przedłużam już ten program, ale była taka konferencja na początku wieku tamtego, że przyszedł gościu, to była konferencja lekarzy, przyszedł gościu z fiolką strychniny, a na wtedy to była jedyna taka bardzo mocna trucizna. Wziął ze sobą myszkę, wziął kropelkę, zatruł tą myszkę, a potem na oczach wszystkich wypił całą fiolkę. I stał i nic mu nie było. To była dawka końska albo słoniowa i nic mu nie było. I teraz patrz, i teraz ja się zastanawiałam, co to mogło być? Czy on popracował nad swoim mentalem aż tak, że wszystko mi służy i w ogóle? A potem sobie pomyślałam, a co, jeżeli on ponegocjował na poziomie duchowym w stylu ta strychnina należy do stworzenia, które stworzyło też mnie, czyli stwórcę. Więc to nie zrobi mi krzywdy, bo stwórca, który jest naszym protoplastą, że tak powiem, nas stworzył, to nie chce swoim dzieciom zrobić krzywdy i wypił to. I tak samo możemy patrzeć na wirusy, tak samo możemy patrzeć na batonika, tak samo możemy patrzeć na wszystko. Więc rzeczy nie działają nawet na nasze zdrowie fizyczne, ale to już jest ten poziom duchowy. Dokładnie w odcinku, nie wiem, którymś wcześniej z Moniką opowiadaliśmy naszym widzom, jak to się nawaliliśmy wodą gazowaną. Na przykład. Tak, bo odstawiliśmy, wiesz, wino, nie? I tak, no to ja wpadłem na pomysł, wziąłem lampki do wina, schłodziłem wodę gazowaną, nalałem i mówię, kochanie, mam prosecco, nie? No i wypiliśmy jedną lampkę wody gazowanej, drugą lampkę, trzecią. I normalnie gadaliśmy, jakbyśmy byli nawaleni, wiesz, że ja cię szanuję, Monika, ja cię szanuję. I zobacz, i daliśmy taki challenge naszym widzom, żeby ktoś spróbował odwrotnie. Czyli żeby wychlał 3 butelki wina, a wmówił sobie, że to woda. I żeby... Tak, ale to tak działa. Mówisz, że to możliwe? To tak oczywiście, tak? Ja tego doświadczyłam kiedyś, mimo że ja alkoholu bardzo, bardzo malutko, ale kiedyś, dawno, dawno temu, to ja tego doświadczyłam, że nic nie działało, nawet takie drinki, wiesz, takie, to akurat w Amsterdamie byłam, jakieś takie, że się podpalało i się ten, i po dwóch takich drinkach, słuchaj, mi taki znajomy Holender mówił, że po dwóch drinkach jego wynoszą, on taki gigantyczny, a ja wypiłam 3, nic.
O. Nic. Czyli miał inne złe przekonanie. Co jeszcze w tej książce? Dla kogo to jest ta książka w ogóle? Dla kogo? Wiecie co, to jest książka... Dla tych, co mają czas. Dla tych, co mają czas, tak. Pierwsze, no. Na czytanie, dobra. Tak. To. Czas, ale dla tych, co mają dolegliwości, ale dla tych też, co lubią się bawić i lubią poznawać swój organizm poprzez zabawę. Dlatego, że ona jest napisana bardzo oryginalnie i z humorem. Tak jak było sobie życie, kojarzycie. I tam są partie polityczne, które między sobą, jeszcze tam partia intuicyjna z partią rozumową, no różne takie rzeczy. Bardzo fajne i przez to ludzie zapamiętują, bawiąc się. Czyli stworzyłaś tak naprawdę cały system z własną konstytucją, który jest umieszczony w organizmie naszym. Tak, tam są quizy, tam są randki w ciemno, bajki są, po prostu wszystko. Wszystko w formie. Więc można się ubawić przy okazji. Okay. I pobawić też w te łamigłówki, jak to rozkminić, jak to przełożyć. Oczywiście, tak? No tak, tam są nawet te, tak jak pamiętacie, była Magda Masny w tym Koło Fortuny. Pani Magdo, pocałuj pana. Okej, okay. To polecamy w takim razie. A my kiedyś z Monią nagramy taki odcinek, weźmiemy twoją książkę i teraz tak robimy losowo. Wybierzemy kilka fragmentów, wylosujemy i wtedy tą książkę będziecie mogli zobaczyć jeszcze bardziej. Festiwal. Festiwal Iskrownik, a w ogóle ja nie rozumiem, o co chodzi, bo jest ta Harmonia Kosmosu i Festiwal Iskrownik. Jak to się łączy ze sobą? A ci wiesz co, pierwsza edycja Iskrownika to byliśmy częścią Harmonii Kosmosu, ponieważ ja pomagałam też Januszowi Zagórskiemu przygotować harmonię, więc oczywiście stwórca do głowy mi wrzucił taki pomysł, na czym ludziom teraz zależy. To ludziom zależy na poznaniu, po co oni tu przyszli. Sam mówiłeś, pamiętasz Pawle, na początku, my mamy w sobie tą misyjność, ale ja wam powiem, że każdy z nas ma tą misyjność, bo każdy czuje, że po coś tu jest, że nie jest tu po to, żeby jeść, iść do pracy, płacić podatki, potem umrzeć. Nie ma czegoś takiego. I ta misyjność, więc pomysł, żeby tłumaczyć ludziom, po co tu są. Dlatego, że jeżeli ty byś właśnie skupił całą uwagę na zbudowaniu rodziny, domu itd., to byś dostał bęcki od życia. Po co? I mi marzy się, że to będzie kiedyś na przykład w szkołach wprowadzone, że każde dziecko, nawet po urodzeniu, matka dostanie instrukcję obsługi swojego dziecka, bo to jest możliwe. I teraz patrzę, jeżeli ktoś, komuś narodził się manifestor, czyli to jest szepuncio mały, to ta kobieta, mimo że na przykład urodziła wcześniej już inne dziecko, które było generatorem, czyli spolegliwe, to ona nie wychowa go tak samo jak pierwszego, bo to będzie szepuncie i on będzie rządził całą rodziną. I ona, wiedząc to, będzie wiedziała, w czym go hamować, a w czym nie. A równocześnie będzie wiedziała, w które dziedziny życia on ma ogarnąć, a które nie. I można zacząć bardzo wcześnie. I wiesz, czym to będzie skutkowało, Pawle? Będzie skutkowało tym, że ludzie będą szczęśliwsi, nie będą się porównywać, nie będą się zajmować swoimi rzeczami, nie będą mieć szarpanin emocjonalnych. No po prostu sielanka. Świat idealny. To mi się marzy. Ale to jest ciekawe, czyli dobrze zrozumiałem. Instrukcja obsługi nie na zasadzie takiej, że jak krzyczy, to pielucha albo zupełnie nie. Tylko bierzesz datę i godzinę urodzenia i miejsce, tak? Tak, i miejsce. I na podstawie tego dajesz odpowiednią instrukcję. Tak. Czy mamy taki personel w Polsce, żeby to zapewnić? Jeszcze nie mamy, ale już się tworzy. Szukamy wolontariuszy, tak. Którzy na oddziałach tych porodowych będą... Będą tam, takie, tak, wypełniali. Ale tak powinno być, Pawle, tak powinno być, bo wtedy ta matka wie, że na przykład zmuszając dziecko do gry na pianinie, jak ono ma na przykład jeździć na motorach, bo musi na przykład wyrzucić z siebie energię, a na przykład artystycznych talentów nie będzie miało nigdy, no to jest już ułatwienie. Ale emocjonalnie też, to dziecko będzie się męczyć w niektórych rzeczach, które my projektujemy, że my chcemy, tego nie zrealizowaliśmy, to niech nasze dziecko chociaż zostanie lekarzem, tak? Czy coś. I powiem ci, że no, część już jest w tym projekcie naszego stowarzyszenia, ten raport potencjałów.pl i tam już jak wpiszecie swoje dane, oprócz oczywiście danych osobowych typu imię i nazwisko, to tam już przeczytacie na swój temat dużo rzeczy. Jak przeczytasz, to zobaczysz, że tam po prostu uśmiejesz się. Raport potencjałów też linkujemy. Tak. Też linkujemy .pl, raport potencjałów. Bo po co się męczyć w życiu? Ja wychodzę z założenia, po co się męczyć, jeżeli zostawili nam wskazówki, stwórca nam zostawił wskazówki w postaci gwiazd, w postaci numerologii i teraz
My to mamy ośmieszane, bo system nam to ośmiesza, ale oni sami z tego korzystają. Bo nie chcą, żebyśmy byli szczęśliwi. Tak, bo tak, wtedy a my byśmy... i tak na przekór. Tak, tak, ale dobra, bo Iskrownik to stowarzyszenie, ale co ta misja ma wspólnego z festiwalem? Znacie, wiesz co, zrobiliśmy Iskrownik drugą edycję teraz osobno, jako festiwal, dlatego że chcieliśmy jeszcze, żeby ludzie poczuli się na żywo. Dlatego że można sobie poczytać o sobie w internecie i zgłębiać, bo ja sama to robiłam latami, zgłębiałam samą siebie, ale jednak, żeby poczuć drugiego człowieka, na przykład ktoś jest klepsydrą, i poczuć też, jak się żyje drugiej klepsydrze, co nie? Na przykład ktoś jest piątką, tak jak ty, i spotkasz inną piątkę i się z nią od razu dogadujesz. Albo ktoś jest generatorem z profilem 5.1 i ktoś drugi też, i ty od razu złapiesz z nim kontakt. I wtedy i pomysły macie razem, i możecie się wymienić. Kurczę, ja takie błędy popełniłem w tym życiu. No dobra, to pamiętaj, nie popełniaj tego, tego i tego. A na żywo kontakt, Pawle, sam wiesz, na żywo nie można udawać przez 40 minut audycji, że jest się taką, a nie inną osobą. Ty o tym wiesz, oczy patrzysz, tak, słyszysz wszystko, lepiej, inaczej. Nie ma montażu. Nie ma. A co dopiero, jakby nas taki montażysta ciął, wiesz, i tak, tak sobie, i się pomylił, my tu gadamy, a nagle jesteśmy tam. Gdzieś tam na przykład, wiesz. Wykadrowani gdzieś. Wykadrowani w innym miejscu. Dobra, ale... a ty miałaś jakieś tam nawet gwiazdy na tym festiwalu? Paprodziad był u ciebie? Tak, tak. Paprodziad był, bo Paprodziadowi się podobała idea Iskrownika i idea właśnie tego przybliżania ludziom ich misji. To ja z Paprodziadem miałam kontakt, to więc przyjechał, też nam dał koncert. Cudnie było teledysk też. Tak, teledysk u nas nakręcił i to było fajne, bo mieliśmy tam różne rekwizyty typu czepek pielęgniarski albo piracka czapka, więc wszystko wyszło fajnie. W ogóle miałam po prostu... Festiwal był specyficzny, dlatego to był oprócz gwiazd, tam jeszcze miałam dwie fajne dziewczyny, Grażynkę Klein i Aleksandrę Whitewater do śpiewania i Asię Bałkotę, ale tak to był narzędziowy. Ja miałam narzędziowców. Narzędziowców i oczywiście radzenie sobie z emocjami, ale tak to narzędziowcy, więcej, którzy opisywali ciebie tobie, przedstawiali ciebie tobie. Czyli więcej różnego rodzaju technik, powiedzmy szkoleń, tak, a la prelekcji i tak dalej. Ćwiczeń. Świetnie. A i robisz za rok? W przyszłym roku robisz też? Tak, ale to zrobię jako zlot, dlatego że teraz wprowadzamy te warsztaty iskrownikowe. To się nazywa warsztat zaiskrzenia potencjału. I te warsztaty po prostu potem ludzie, którzy będą też uczestniczyli w tych warsztatach, to pewnie na tym będą chcieli się spotkać też na żywo. Znaczy warsztaty i tak będą na żywo, ale że w grupie. Bo powiem ci, że wytworzyło się takie plemię, że tak powiem, że no coś niesamowitego, ludzie nie chcieli tam wyjeżdżać, a ja byłam po prostu, wszystkie nasze stowarzyszeniowe cele to tam się pospełniały, dlatego że po prostu my mieliśmy w założeniu pomóc ludziom być sobą w końcu. Jak powiesz nie, to ja to wytnę, ale mogłabyś nas zaprosić. Dobrze. Zapraszam cię z Monią od razu. Ja bym chętnie też zagrał nawet, jakbym miał. Oczywiście, czas super, napięć, super. Napięć. Bardzo mi się podobało, jak na Wzgórzu Wdzięczności też grałeś, bo po prostu czat pełen. To się cieszę. No. To załatwiłem sobie to tak. Oczywiście, tak? Jest. Monia, jedziemy na festiwal. Monia, to jeszcze jedziecie. Trzeba ten kalendarz sprawdzić. Tak. Ale to się sprawdzi. Czy jest jeszcze coś na koniec, Aja? Jest pytanie, które chciałabyś, abym zadał, a go nie zadałem? Nie, myślę, że omówiliśmy wszystko. Chciałam tylko, żeby tak mocno wybrzmiało, że ludzie nie muszą się męczyć, udając kogoś innego. I ja takim hasłem też sobie robię, że my chcemy nauczyć i z Johnem Veto, i ze stowarzyszeniem, chcemy nauczyć ludzi używania ich własnych rąk. Bo wyobraź sobie, że my teraz wiedziemy życie bez naszych potencjałów, bez rąk. I teraz można to robić, tylko zobacz, jak nam się wydłuża czas. Każdej czynności codziennej wydłuża nam się irytację, ile jest irytacji. Nawet spróbujcie sobie, widzowie, spróbujcie sobie jedną rękę, po prostu nie używać jednej ręki. Jakaś aktorka też miała grać taką rolę, przywiązała sobie rękę i wszystko robić jedną ręką. I zobaczcie, jak się człowiek męczy przez cały dzień. I my chcemy nauczyć ludzi, żeby używali swoich rąk, które mają, a próbują z uporem maniaka ich nie używać. I to jest ten potencjał. Czyli uwolnijmy w końcu te potencjały. Tak. I bądźmy szczęśliwi, wolni i tak dalej. Ale jeszcze, zanim pożegnamy widzów, to jeszcze spokojnie. Muszę wyjaśnienie jedno. Dobra. Czy przyjaźń
międzygatunkowa, czy wielogatunkowa, to wegetarianizm? O, powiem ci, że ten, że ja międzygatunkową przyjaźń uwielbiam i doświadczam też i wyszukuję nawet takich rzeczy. Ja nie rozumiem tego właśnie. Wiesz co, ja ci powiem, jak ja patrzę na wegetarianizm, bo ja sama... A to jest wegetarianizm, o wegetarianizmie mówisz. Nie. Przyjaźń międzygatunkowa to mówię o tym, że na przykład zwierzaczek pozbawiony matki i inny zupełnie gatunek opiekuje się zupełnie inną formą istnienia, a my na przykład jesteśmy na tyle nietolerancyjni, że wystarczy inny kolor skóry, już nie będziemy się karmimy z butelki, powiedzmy, małego cielaczka, tak? Na przykład, tak. Albo kurka osłania, na przykład szczeniaczka albo coś. I to jest przyjaźń międzygatunkowa. Jeżeli chodzi o wegetarianizm, to powiem ci tak, ja sama, ponieważ naturoterapią się zajmowałam, to sama wiem, że są grupy krwi, na przykład tam grupa 0 czy grupa B, że oni czują się nienajedzeni, jeżeli nie zjedzą mięsa. I ja naprawdę to nie potępiam tego, ale jest też sposób, żeby tak jakby odwdzięczyć się tym zwierzakom. Wszyscy oczywiście znamy film Avatar i w ogóle, że tam było po prostu dziękczynienie temu zwierzakowi, ale jeszcze możemy mocniej do tego podejść. Ja akurat ostatnio też się wgryzam trochę w Wedy i tam jest taka furtka też, że zwierzęta, jeżeli my tak jakby oddamy ten nasz posiłek, nawet jeżeli będzie mięsny, stwórcy, to tak jakby prosimy go w jakiś sposób, żeby ta istota miała szansę ewoluowania w wyższą formę. Jeżeli my to zrobimy, to z taką prośbą wyjdziemy, no to będzie uzysk energetyczny dla tej istoty. I a propos tutaj, to jeszcze ci powiem jedną rzecz. Uzysk energetyczny, że ta śmierć nie była, że na darmo jakby, na darmo, a nie tylko, że my chcemy tam pierwiastki i minerały wyciągnąć. I kiedyś rozmawiałam z hipofizykiem Jackiem Czapieskim i on mi zwrócił uwagę na to, wiesz co, ja się zastanawiałam nad tym, dlaczego zwierzęta biorą na siebie choroby ludzi. I on mi to pięknie wytłumaczył, że patrz, o ile przyroda, kwiaty, drzewa łakną naszej uwagi, tylko na przykład powiedzieć, wow, jakie piękne jezioro, piękna woda, piękne drzewa, to o tyle zwierzęta nasze emocje, łakną naszych emocji, ale my im dajemy, bo ich głaszczemy, bo ich tulimy, bo mówimy do nich, nie, wiesz, jak to się mówi, to zwierzęta swój dodatkowy uzysk energetyczny, to się tak może brzydko nazywa, ale to jest uzysk energetyczny, mają wtedy, kiedy jak wezmą od ciebie na przykład zaburzenie płuc, które prowadzi do depresji, ciężkiej depresji, wezmą zaburzenie płuc, to na przykład poczują ból istnienia. A one same by tego nigdy nie poczuły. I dlatego przejmują te choroby, żeby poczuć coś, czego ich forma istnienia nie przewidziała do poczucia i dlatego na przykład ktoś ma chorą wątrobę i piesek ma chorą wątrobę, dlatego ktoś ma problemy z nerkami albo jakieś guzy i piesek to bierze, bo wtedy ma możliwość odczuć czegoś innego. Naprodziad powiedział podczas rozmowy z nim, że też wierzy w to, że te właśnie zwierzęta potrafią przejąć, czyli ty zostaniesz uleczony dzięki temu, że zwierzak weźmie od arytmię ciebie tę chorobę. Weźmie. Tak, jak ja sama doświadczyłam, że owczarek podhalański przejął arytmię mojego taty. I to całkowicie, jak mój tato lądował w szpitalu, to mniej więcej kilka godzin później mój pies po prostu całkowicie kolaps. Całkowity kolaps, arytmia taka, że a ten... wierzysz w to, że na przykład, załóżmy, siedzisz sobie gdzieś na ławce w parku i nagle przychodzi do ciebie, do nogi, przychodzi, nie wiem, kot albo pies, nieważne, jakieś zwierzę i ewidentnie jakby przyszedł do ciebie, tak? Czyli chce z tobą zostać. Tak, możliwe. I wierzysz w to, że jest jakiś powód? Oczywiście, ja wierzę w ogóle w reinkarnację wszystkich form, tak naprawdę, więc wiesz, nawet kiedyś, ponieważ na wiosce gdzieś tam siedlisko mamy, no to tak mały dziczek, którego ja podejrzewałam, że tam może ten nasz starszy pies, normalnie podchodził, mały dziczek, jak tam całe jego rodzeństwo gdzieś tam podchodził, a mój drugi pies, moja druga suka, która znała tego psa, co przejął arytmię i zdechł niestety, odszedł,
to ona się cieszyła w taki sposób, jakby widziała dokładnie tego Skubiego. Cieszyła i ja zwróciłam uwagę, dlaczego ona się tak cieszy? Tak naprawdę, bo wiesz, właściciel rozpoznaje. Tak, rozpoznaje, tak. Jak pies się cieszy, jak szczeka i tak dalej. I ona się cieszyła, jakby przyjaciela widziała. Ja patrzę, a to mały dziczek normalnie podszedł do bramy. Czyli Skubi zmienił się, czary Mary, hokus pokus, dziczkiem się stajesz. Na przykład. Więc ja wierzę w takie rzeczy. Dla mnie wszystko jest sygnałem od Stwórcy i to jest naprawdę rzeczywistość, którą my kreujemy, ale my dostajemy sygnały. Więc jeżeli kiedyś was na Dolnym Śląsku nagle wyleci jakiś dzik, to Skubi. No. Coś tam tak, tak, tak. Nie, dobrze, wie, dobrze, wiemy, już omówiliśmy. Tak? Tak, tak. Więc jeżeli wyskoczy jakiś dzik na Dolnym Śląsku, to wołajcie do niego Skubi, 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 Skubi. I pewnie nic się nie wydarzy. Dokładnie. Co jeszcze, co chciałabyś przekazać widzom naszym, tudzież mnie, wszystkim nam. Tak, tobie i Moni chciałabym podziękować raz, że za zaproszenie, dwa za to, jaką kreujecie taką luźną, fajną atmosferę i tacy jesteście. Ja jeszcze nie widziałam misji Moni w gwiazdach, twoją już widziałam, więc już rozumiem wszystko, ale po prostu chciałam wam podziękować za to, że to wprowadzacie w rozwój taki luz. Bo to jest, wiesz, czasami się spinamy za bardzo, tak jak z tym kołkiem, tak? To bardzo miło. Dziękuję bardzo i my, ja dziękuję, tak. My w imieniu Moni też dziękuję za to, że zechciałaś z nami porozmawiać. No i cóż, naszym widzom życzymy właśnie tego luzu, tej radości, ale tego spokoju z tymi emocjami, tej harmonii. Radości, i nie przejmujcie się kasą. Nie, po prostu rozkmincie, jakie emocje wam to daje, a one odejdą i potem już życie ono o was zadba. Po Dokładnie. Prostu życie o was zadba. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć. When the day is done, stars light the sky, in your heart there's peace, it's time to close your eyes, thank the moments that made today so bright, for every smile, for every little light. And before you sleep, think of what you hold and the dreams you carry deep in your soul. Thank you for the day, thank you for the night. Thank you for everything that makes life right. Thank you for the things you dream of today. This gratitude lights the path to your way. Let your heart fill with dreams as you rest, where your wishes bloom and life feels its best. Thank the future that's waiting for you, for every dream that's coming true. And before you sleep, think of what you hold and the dreams you carry deep in your soul. Thank you for the day, thank you for the night. Thank you for everything that makes life right. Thank you for the things you dream of today. This gratitude lights to your way. Gratitude's the key to all you seek. It will lead you where your heart is free. Every thought is a step towards your dreams. Thank the world and watch how it gleams. Thank you for the day, thank you for the night. Thank you for everything that makes life right. Thank you for the things you dream of today. This gratitude lights the path to your way. Thank you for the day, thank you for the night. Thank you for everything that makes life right. Thank you for the things you dream of today. This gratitude lights the path to your way. Fall asleep in gratitude, your dreams are near. Every day's a gift, every dream so clear. Thank you for the day, thank you for the night, and tomorrow, greet the morning light.